Klasztor jest miejscem uprzywilejowanym. W każdej chwili mogę iść do kaplicy, tam w ciszy się pomodlić. Natomiast kiedy rozpoczyna się już działalność apostolska, kiedy wychodzi się na zewnątrz, kiedy się pracuje z ludźmi, a już wcale nie jest tak łatwo znaleźć czas i miejsce na modlitwę, na wyciszenie, jak robił to święty Franciszek. O tym w dzisiejszym słowie. Pokój dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wiele osób dzisiaj poszukuje takich miejsc, gdzie mogliby przeżyć takie wyciszenie, gdzie mogliby przeżyć odrobinę spokoju, doświadczyć ciszy. Znam kilka takich pustelni, gdzie można zapisać się i przeżyć kilka dni w takim odosobnieniu. Oczywiście jest tam kaplica, no wszystko, co jest potrzebne też do życia. Ale tak tęsknimy za czasem na osobistą refleksję, na osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Coraz więcej osób wyjeżdża na różne rekolekcje. Niektórzy jeżdżą na rekolekcje takie zorganizowane dla grup, dla duszpasterstw, ale są też osoby, które poszukują takich indywidualnych rekolekcji, jakiegoś spokoju, ciszy, gdzie można by spotkać się z Panem Bogiem. No ale nie każdy ma ten przywilej, nie każdy ma tę możliwość. Dom, rodzina, praca, obowiązki codzienne sprawiają, że nie zawsze można wyrwać się z tego kieratu codzienności, by oddać się takiej właśnie przygodzie, może to nie odpowiednie słowo, ale doświadczyć tej ciszy uczestnictwa w rekolekcjach. Ciekawe, słuchajcie, i to znalazłem w opisach biografów świętego Franciszka, ciekawy sposób odnajdywania takich miejsc ustronnych i cichych miał święty Franciszek. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc. Zerkniemy do biografii świętego Franciszka, do drugiego opisu Tomasza z Celano. O świętym Franciszku z Asyżu Tomasz z Celano pisał tak. Przez cały czas zachował święty spokój, co daje mądrość serca. Dlatego, choć nie zawsze mógł czynić postępy, to jednak nigdy nie zdawał się cofać. Jeśli kiedy zajmowały go odwiedziny świeckich albo jakieś inne sprawy, to raczej przerywał je niż kończył, żeby móc powrócić do swego wnętrza. Zresztą jemu, co karmił się słodyczą niebiańską, świat nie smakował, a boskie rozkosze zrobiły go wybrednym w stosunku do grubiaństwa ludzi. Zawsze szukał miejsca samotnego, w którym mógłby zespolić ze swym Bogiem nie tylko ducha, ale i ciało. Gdy na miejscu publicznym doznawał nagle zachwytu, nawiedzony przez Pana, wówczas robił sobie celkę z płaszcza, by jednak nie pozostać bez celi. Nieraz nie miał płaszcza. Wtedy, by nie wyjawić ukrytej manny, zasłaniał twarz rękawem. Zawsze odgradzał się czymś od otoczenia, aby nie poznali pieszczoty oblubieńca. W ten sposób nawet wtłoczony w tłum ludzi na okręcie, podczas niebezpieczeństwa, modlił się niepostrzeżenie. Wreszcie, kiedy żadnego z tych sposobów nie mógł zastosować, wtedy z serca czynił sobie świątynię. Zapomniawszy o sobie, chrząkał, jęczał, a zatopiwszy się w Bogu, ciężko wzdychał i gestykulował. Kiedyś miałem okazję wieźć samochodem siostrę klauzurową. Podróż była dosyć długa, bo gdzieś tam z południa, już nie pamiętam skąd jechaliśmy, było to wiele, wiele lat temu, gdzieś tam z południa Polski jechaliśmy chyba do Poznania. Jeszcze nie było
tylu autostrad. Mówię, to było kilkanaście lat temu, więc podróż trwała kilka godzin. No i w pewnym momencie ta siostra mówi do mnie: proszę ojca, ja mam teraz czas na medytację. Ja mówię: no dobrze, to nie będę siostry przeszkadzał, chociaż jest ruch, prawda, w samochodzie troszeczkę zawsze hałasu, nie wiem, czy to nie będzie siostrze przeszkadzało. Ona mówi: nie, ja zamknę się w sobie, niech ojciec zajmie się prowadzeniem samochodu, a ja oddam się takiej wewnętrznej, duchowej modlitwie. No dobrze, ja się skoncentrowałem na prowadzeniu samochodu, prawda, i właściwie ani mru-mru przez jakiś czas. Tak sobie pomyślałem, no jak to można w czasie podróży, że tak powiem, zamknąć się wewnętrznie, przecież tyle obrazów, tyle krajobrazów, prawda, i te samochody przejeżdżające, i ten hałas, i tak dalej. Mówię, jak to się skupić? No, siostra zakonna klauzurowa potrafiła. Siostra zakonna klauzurowa potrafiła. Tak, pewno nie każdy z nas ma tę łaskę, którą miał święty Franciszek. No to jest, można powiedzieć, geniusz życia duchowego. To jest szczególna łaska. To był charyzmat, który miał święty Franciszek. Nikt z nas nie będzie świętym Franciszkiem, ale na pewno możemy brać z niego przykład. Możemy go naśladować. Możemy też szukać takich miejsc, takiego czasu, żeby poświęcić ten czas na spotkanie z Panem Bogiem. Czasami przychodzi nam na takie natchnienie, prawda? Żeby iść się pomodlić, żeby może odstawić to wszystko, czym się zajmujemy, i pójść na chwilę gdzieś w jakieś miejsce odosobnienia, żeby chwileczkę z Panem Bogiem porozmawiać, żeby wyłączyć telewizor, bo trzeba też porozmawiać z Panem Bogiem. Mamy takie natchnienia. Są osoby, które w ogóle wprowadzają sobie taki pewien rygor, pewną dyscyplinę. Przychodzi pewna godzina, prawda, na przykład 15. Jeżeli mają taką możliwość, to wszystko zostawiają i odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia. A jeżeli nie mogą tej koronki do Bożego Miłosierdzia odmówić, bo są czymś zajęci, czego nie mogą przerwać, to przynajmniej gdzieś tam w duchu rozmyślają mękę Jezusa Chrystusa, prawda? Czy rozważają na temat Bożego Miłosierdzia. Są osoby, które o 21 idą odmówić Anioł Pański, albo gdzieś tam wspólnie odmawiają różaniec, albo inne modlitwy. Pewna dyscyplina na pewno nam się przyda, na pewno nam pomaga w takim życiu duchowym. Natomiast to, co robi święty Franciszek, zobaczcie, on tak właściwie coraz bardziej wchodził w głąb w siebie. Tak, jeżeli nie miał kościoła, bo Franciszek bardzo zachęcał swoich braci, żeby przebywali w kościołach. Zresztą też tam w pismach świętego Franciszka jest takie sformułowanie, że lubiliśmy przebywać w kościołach. Pewno to też były jakieś budynki obok kościołów. W każdym razie zawsze kościół, zawsze cisza, spokój, Najświętszy Sakrament. Zresztą po dzień dzisiejszy jest tak, że każdy nasz klasztor ma swoją wewnętrzną, domową kaplicę. I tam można pójść, pomodlić się. Natomiast jeżeli nie miał tej możliwości, by być w kościele, by się pomodlić w kaplicy, jak to ładnie było napisane, czynił sobie celkę z płaszcza. Celkę, czyli po prostu to mieszkanie, w którym bracia żyją. No, każdy z nas ma swoją celkę. Pewno te celki są zupełnie inne niż te, które były 800 lat temu. No ale to już jest, że tak powiem, inna sprawa. W każdym razie też w celce, w naszym pokoju, w którym mieszkamy, w klauzurze, też jest ta możliwość, żeby w ciszy, w spokoju prowadzić takie życie duchowe, jakąś medytację, jakieś rozmyślanie. W każdym razie mamy tę swoją celkę. I Franciszek potrafił sobie celkę zrobić z płaszcza. Tak sobie wyobrażam, że pewno gdzieś tam otulał się tym płaszczem, może zakładał go sobie na głowę, prawda, jakoś wyciszał się, odcinał się od tego świata,
by móc rozmawiać z Panem Bogiem. Nie? Odcinał się od tego świata, by móc rozmawiać z Panem Bogiem. Jeżeli nie miał płaszcza, no bo czasami było bardzo gorąco, więc pamiętajmy, Italia, prawda, Włochy, więc bywały i gorące dni. Więc rękawem pewno sobie jakoś tak, nie wiem, przysłaniał twarz, żeby odciąć się od tego świata. A jeżeli już tego nie mógł uczynić, to wchodził w głąb swego serca, by tam rozmawiać z oblubieńcem. I to ciekawie opisuje to Tomasz z Celano w drugim życiorysie, że do tego stopnia potrafił zatopić się w modlitwie, do tego stopnia potrafił wejść w swoje wnętrze, że właściwie nie zwracał uwagi na swoje zewnętrzne zachowanie. Tam pisał Tomasz, że czasami jęczał, czasami chrząkał, gestykulował. Wiadomo, ci, co na niego patrzyli, to myśleli sobie, czy z tym człowiekiem jest wszystko w porządku, nie? No, czy z tym człowiekiem jest wszystko w porządku? Franciszek nie przejmował się tym, co oni mówią, kiedy on przeżywał ten czas spotkania z Panem Bogiem. Tak? To było jego bardzo intymne spotkanie z oblubieńcem, jak to tutaj Tomasz z Celano pisał. Tak przeżywał to święty Franciszek. Myślę, że to jest też dla nas taka zachęta, żeby jednak ten czas na modlitwę znajdować. Nie? My często się tłumaczymy tym, że nie ma możliwości, że tyle zajęć, że tyle różnych spraw i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja myślę, że zawsze jest w ciągu dnia moment, kiedy możemy, może niekoniecznie uklęknąć, tak? Bo nam się często wydaje, że żeby pomodlić się, to trzeba uklęknąć, trzeba pójść do kościoła i tam się modlić. Czasami są jakieś momenty, nie wiem, czy stoisz w kolejce, czy siedzisz w autobusie, jedziesz pociągiem, jedziesz samochodem. Oczywiście tutaj przestrzegam, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością, jak się prowadzi samochód. Tak, ale gdzieś tam można swoje myśli do Pana Boga skierować i ten czas też poświęcić na tę chęć zasłuchania się w Słowo Boże. Może nie często, ale widuję na przykład osoby, które potrafią, nie wiem, jechać pociągiem, jechać autobusem, tramwajem i na przykład czytać książki. No to się czasami spotyka młodych ludzi, którzy czytają książki. To znaczy, on potrafi się wyłączyć, tak? No bo żeby czytać książkę, trzeba jakoś się skupić na tym tekście i troszeczkę wyłączyć się od tych zewnętrznych bodźców. To samo może być związane z naszą modlitwą. Tak? Mogę się wyłączyć od tych zewnętrznych bodźców, by skupić się na myśli o Panu Bogu. Można, moi drodzy, można czytać Słowo Boże, nie wiem, przeczytać jakieś rozważanie, jakąś medytację. Są osoby, które zakładają sobie słuchawki na uszy jeszcze, być może leci tam jakaś spokojna, wyciszająca muzyka, żeby też odciąć się od tego zgiełku codzienności i w ten sposób jakoś też tak wejść w taką atmosferę życia wewnętrznego, duchowego. To może to pomóc, prawda? Jeżeli rzeczywiście miałbym wybrać tę kakofonię dźwięków, która ze wszystkich stron mnie otacza i możliwość posłuchania jakiejś cichej, spokojnej, wyciszającej muzyki, to oczywiście wybieram muzykę. Ale powiem Wam też szczerze, że jeżeli mam do wyboru muzykę i ciszę, to raczej wybiorę ciszę. Oczywiście są okoliczności, są sytuacje, kiedy ta muzyka może dopomóc, kiedy ta muzyka może jakoś tak wprowadzić w taką atmosferę, taki nastrój, ale jednak... Znaczy i powiem Wam szczerze, że też kiedyś to robiłem, jak prowadziłem różne spotkania, różne nabożeństwa, zawsze ta muzyka leciała gdzieś w tle. Dzisiaj, jeżeli miałaby to być jakaś muzyka, to naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo cicha, ale przede wszystkim cisza. W ciszy przemawia Bóg. W ciszy przemawia Bóg. Życzę Wam takiego wewnętrznego przeżywania też, spotkania z Panem Bogiem. Jeżeli nie macie tej możliwości pójścia gdzieś do kościoła, do jakiejś kaplicy, to przynajmniej w domu gdzieś tam znajdźcie sobie chwilę czasu, żeby zatopić się w modlitwie,
zrobić sobie taką celkę, wejść do swojego serca i tam rozmawiać z Panem Bogiem. Tego Wam z całego serca życzę. Popracujmy nad tym. Wy popracujcie, ja popracuję troszeczkę, żeby tego czasu dla Pana Boga było jak najwięcej. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.